Hej, witam na kanale Jaśmi Gotuje. Dzisiaj my będziemy gotować taki wielka naleśniki. Tylko te naleśniki jest na parze. Do tego naleśniki też potrzebny farszy. A farszy ja wymyślałam z tego nowy młoda kapusta. Teraz młoda kapusta są duszy. Świeże można właśnie zjeść. I kapusta to jest makaron po chińsku, marchewka, mu i jajka. Jajka ja tutaj to puni trzeba smażyć na jajecznicy. Ja tutaj mam 4. No i oczywiście jak chcecie więcej, no może więcej, nie? I 500 gram mąka. Na początku trzeba pokroić tego kapusta. Kapusta pokroimy na takie cienkie prastki. Na taki cienki, to jeszcze raz na środku pokroimy na pół. Tutaj ja mam tylko pół kapusta, bo ta kapusta jest za wielka, także jedno całe nie dajemy, tylko pół używamy. Jeżeli taki mały kapusta, może jedno całość. I teraz dodajemy 2 łyżeczki sól. Tutaj ta kapusta, sól trzeba tak trochę, tak poleżeć, żeby później ten sos wyjdzie. Nie będzie tyle, bo później zbiera tego sos, ten sos z kapusta trzeba naciskać. Także trzeba troszeczkę poleżeć, tak około, nie wiem, 20 minut, czy 40 minut. Żeby ten sos później naciskać z tego kapusta, ale między tym czasie my będziemy robić ciasto. No i teraz robimy tego ciasto. Do tego ciasta dodajemy troszeczkę sól. Tak mieszamy. Podzielimy na pół. Teraz pół strony nalejemy takie rządki. Dopiero gotowałam te rządki woda. Tak ciągle mieszający. Powoli dodajemy i ciągle mieszający. Tu jest 120 ml gorący woda. A tę połowę strony dodajemy zimną wodę. 120 ml zimnej wody. Teraz to ciasto trzeba ugniatować na taki gładki kawałek. Ugniatać. Nie wiem, czy zauważaliście, ja dużo takie ciasto z mąka zjem, bo ja, bo w Chinach jest taka wielka, wiecie, każdy wiecie. W Chinach tak południe to oni uwielbiają ryż. Oni rano, południe, popołudnie, codziennie,
cały czas tylko ryż jedzą. Z północ też lubi tak ciasto, tak z mąka, nie? Z mąka, z ryż, tak pół na pół. A ja akurat urodziłam te w środku Chinach. W środku Chinach my jemy dużo właśnie mąka z ciasto. Ciasto tak z mąka. Tak, dlatego ja to dużo gotuję, dużo robię tak z ogólnie z tego mąka, nie? No i teraz tego ciasto już gotowe. Nalejemy troszeczkę olej. Smarujemy. Także trzeba poleżeć. Też trochę 20 minut tak poleżeć. I teraz my farsz robimy. Teraz jajka usmażymy, jajczynicę. Tylko na trochę tak twardy, nie tak miękki. Tylko twardy. Nagrzejemy patelnia, nalejemy troszeczkę olej i teraz jak patelnia już nagrzewane, i wtedy nalejemy jajka. Jajki. Już można wyciągać. Marchewka utrzemy na takie najgrubsze tutaj te dziurki. Teraz mu pokroimy na drobne. Oczywiście, jeżeli nie macie mu, też może nie dać. Teraz kapusta już tak minęło 20 minut. Trzeba tę wodę naciskać od kapusta, bo tak dodajemy na takie szmatka. Takie. Naciskamy. Bo tutaj, jak tutaj dodajemy szmatka, tak łatwiej naciskać. Ojej, jak ciężko. Bardzo ciężko. Teraz dodajemy tutaj jedne takie łyżeczki pięć smaków. Mierone pięć smaków. I jedne łyżki ten papryka chili. Ten papryka chili w ogóle nie jest ostry. Nawet moje dzieci można jeść. Także śmiało, można dodać. Oczywiście, jeżeli nie lubi, może nie dać. Teraz nagrzejemy patelnia, nagrzejemy olej. Tutaj olej dużo nie dodawałam, tak troszeczkę olej. I teraz ten nagrzewany olej podrawamy do tego kapusta. I teraz mieszamy, bo teraz jak podlejemy olej i wtedy później już nie trzeba dać. No jeżeli oczywiście nie lubicie tak podlewać na gorąco olej, też może później dodać, ale najpierw trzeba olej tak mieszać. Raz, w początku trzeba olej mieszać z kapusta, żeby później tam dużo sos nie zbiera. Bo jak sos zbiera, później trudno naciskać z tego ciasto. Oj, teraz dodajemy jajecznica. Teraz dodajemy makaron. Ten makaron trzeba tak naciskać na drobny. I teraz dodajemy dwie łyżki sos sojowy jasny.
i troszeczkę, troszeczkę sól. Powszechnie już dodaliśmy do tego kapusta, dwie łyżki sól, tak teraz tak niepewno łyżki, tak pół łyżeczki sól i taki troszeczkę jeszcze wegeta dodajemy. I raz teraz mieszać. No i farsz teraz już gotowy. No i teraz ciasto już zaczynamy robić. Ciasto na razie nie trzeba ugniatować, tylko pokroimy na ile raz teraz? Dwa, trzy, może tak 8 razy. Na takie 8 kawałeczek. Kilka razy tego ugniatować i teraz wałkować na takie cieniutkie prastki. Tak wałkuję na taki cieniutki, o, na taki cienki, jeszcze też nie za bardzo cienki, też nie można, na taki około taki, coś takiego. I wtedy teraz kładamy farszy. Najlepszy na taki dłuższy kwadratowy. Od jednej strony tak powoli. Na końcówkę tak naciskamy, żeby sos później nie ucieka. Naciskamy powoli, tak delikatnie naciskamy i teraz położymy na parze. Okay. Ten wielki naleśnik to już wszystkie zrobiony. Teraz trzeba naparzać. Naparzać to tak wsadzimy to inny woda, to jest inny, jeszcze na razie niegrzewany. Może być tak położyć, nie trzeba czekać na ciepło i tak, bo to nie jest, bo ciasto nie jest zdrożczy, tak nie szkodzi. Tak, jeżeli gotuje, wtedy jak już gotuje, dym leci, wtedy 10 minut. 10 minut tylko. Teraz już minęło 10 minut i teraz zobaczymy. Wow, już gotowy, już gotowy. Teraz wyciągam to talerz tylko. No ten taki wielki naleśnik, o to mi chodzi. O to mi chodziło, już gotowy. No to jest tak. Bez mięsa, wszystkie zdrowe warzywa też bardzo smakuje. No jeżeli macie ochotę, oczywiście też możecie spróbować. To jest prosty przepis, nie jest żadne trudnego nie ma. Jeżeli macie ochotę, też polecam. To jest pyszny po prostu. Jeżeli kto lubi moje filmy, oczywiście łapki do góry. Proszę naciskać subskrypcji i zapraszam na następne odcinku. Dziękuję za zobaczenie.